Tak, Lenarcik, Witasik, Michalski, Szymorek, Bartosiak, Flaszka, Ziemba. To są nazwiska, na których oparliśmy budowanie nowego GKS-u, bo to są wychowankowie klubu. Chłopcy 20, 21, 22-letni maksimum, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności za punkty, za to, żeby GKS wrócił na swoje dobre tory, czyli do ekstraklasy za jakiś okres czasu. Była ta pierwsza bramka. Moja była tam. No tak, śmiejemy się. Tam rzecznik prasowy teraz do mnie dzwonił i mówili, że podobno ktoś inny strzelił, ale dośrodkowanie było. Był kozioł w polu karnym, no i ja trafiłem. No i w tym momencie nie zadziałał instynkt obrońca, a instynkt napastnika. A, po prostu znalazłem się w odpowiednim miejscu, skierowałem piłkę do bramki, no i. Jestem z tego naprawdę bardzo dumny. To było właśnie pierwsze moje takie spotkanie, które wyszedłem od pierwszych minut. Dobrze się prezentowałem, bardzo czułem się dobrze na treningach. I to skutkowało, że wyszedłem od tej pierwszej minuty na boisko. No bardzo się z tego cieszę, bo byłem dobry w dyspozycji i czułem się, że jestem na siłach i mogę pomóc drużynie. No i dzisiaj też trzeba pokazałeś na boisku, bo mówię, wszedłeś, wcześniej grałeś końcówkę, ale wszedłeś, byłeś równowartościowym zawodnikiem wśród całej drużyny i dzisiaj doskonale wywiązaliście się, powiem to, z roli faworyta. No tak, dobrze się wywiązaliśmy z tej roli, bo tu Olimpia miała taką pasę przegranych, chcieliśmy to podtrzymać, chcieliśmy zdobyć te 3 punkty i wywieźć się do Bochatowa i jadą z nami. No w sumie tak, troszeczkę się cofnęliśmy do obrony, ale myślę, że nie ma co tutaj mówić już o straconej bramce, bo wygraliśmy naprawdę bardzo ważne spotkanie. I wywiązaliście się doskonale z roli faworyta tego meczu. No nie mówmy tutaj o faworycie, po prostu grajmy z meczu na mecz, zdobywajmy punkty i tyle. No mam nadzieję, że tak będzie. Miałem taką sytuację, którą mogą wykorzystać, no ponieważ niestety no, taka jest piłka. No, trzeba trenować i walczyć o ten skład. Bardzo duży potencjał drzemie w naszym zespole. Naprawdę jestem pełen podziwu, jak dzisiaj zagraliśmy, bo naprawdę trener nakreślił nam taktykę i wywiązaliśmy się, no nie chcę tu mówić w 100%, ale w 99,9% niech tak będzie i wracamy do Bochatowa z 3 punktami. Lenarcik, Witasik, Michalski, Szymorek, Bartosiak, Flaszka, Ziemba. To są nazwiska, na których oparliśmy budowanie nowego GKS-u, bo to są wychowankowie klubu. Chłopcy 20, 21, 22-letni maksimum, na których spoczywa ciężar odpowiedzialności za punkty, za to, żeby GKS wrócił na swoje dobre tory, czyli do ekstraklasy za jakiś okres czasu. I myślę, że w dzisiejszym meczu z przyjemnością patrzyło się na grę, na serce, na zaangażowanie tych chłopaków. A jak powiem, że ten zawodnik z numerem 10, Dawid Flaszka, to był jego debiut za mojej kadencji w pierwszym zespole, ten ofensywny pomocnik, 19-latek, to myślę, że z takimi piłkarzami jest przyjemność pracować i naprawdę jestem pełen podziwu dla całego zespołu, że potrafiliśmy po raz kolejny stały fragment gry uczynić naszym złotem, bo te dwie pierwsze bramki to padły po stałe fragmenty gry, natomiast sytuacja Papikiana na kontra, gdzie to wcześniej już pachniało tym, że to raczej my jesteśmy bliższy tego, żeby podwyższyć prowadzenie, niż żeby Olimpia wyrównała. Cieszę się bardzo, bo to jest drugie zwycięstwo pod rząd. Przed nami kolejny mecz z Rozwojem Katowice, który dzisiaj
zrobił coś niemożliwego, bo na swoim boisku też pokonał mnie Legnica, przegrywając 0-1 do 88 minuty. Nie ma łatwych przeciwników i myślę, że Olimpia Grudziądz też nie należy do łatwych przeciwników, abstrahując od jej wyników. Jest to zespół grający w piłkę, nie kopiący jej do przodu, mający swój styl gry. I tutaj słowo otuchy, Artur, dla Ciebie, bo też byłem w takich momentach niechlubnych, że też miałem więcej porażek niż zwycięstw i najważniejsze jest to, żeby mieć głowę wysoko i wierzyć w to, co się robi. Życzę Ci z całego serca, żebyś zaczął punktować, bo staracie się grać w piłkę. Jeszcze jedną rzecz, mieliśmy dużo problemów takich swoich ze składem, bo w ostatniej chwili wypadł i Luka Klemens, etatowy obrońca, reprezentant, i Łukasz Wroński, który grał we wszystkich meczach, Marcin Flis, też wychowanek, Wrona wychowanek, ale ci chłopcy, którzy zastąpili ich, ci piłkarze, dzisiaj stanęli na wysokości zadania. Gratuluję przeciwnikowi, który otworzył sobie wynik czymś, co było dla nas w ostatnich meczach silnym, czyli stałe fragmenty gry w obronie i byliśmy w tym momencie meczu bardzo silni. Rafał mówi, że chcemy grać w piłkę rzeczywiście, bo mamy ludzi do tego, natomiast my musimy punktować. Dzisiaj Olimpia Grudziądz jest w takiej sytuacji, że potrzebny jest jej bodziec, wstrząs, silna reakcja i na pewno za chwilę usiądziemy z prezesem, będziemy o wielu rzeczach dyskutować i jeżeli dojdziemy do wniosku razem, że największą siłą na te ostatnie mecze do końca roku i na następną rundę będzie zmiana trenera, to ona będzie.